Julia, jak było w Londynie na gali MTV? To było super doświadczenie, też z perspektywy, tak mówiąc, już wokalnej, muzycznej u mnie. No to było świetne, żeby zobaczyć to całe wydarzenie, bo to jednak jest jedno z największych wydarzeń muzycznych na świecie, a szczególnie w Europie. Więc super było też zobaczyć w ogóle organizację takiego światowego wydarzenia, porównać sobie poziom polskich wydarzeń i światowych. No i jak Polska wypada, jak tak porównujesz? No słuchaj, no na pewno jest inaczej. Na pewno wydarzenia światowe są bardziej profesjonalnie zorganizowane. Wszystko jest bardzo tak w punkt. Wszyscy, jak w momencie, kiedy były przerwy na reklamy, to tam po prostu organizatorzy chodzili jak po prostu robociki, wszystko w punkty przekładali i tak dalej. Więc to było naprawdę zorganizowane bardzo świetnie. No i samo show było genialne. No. Tancerze, którzy perfekcyjnie tańczyli, wszyscy wokaliści, którzy okazało się, że naprawdę mają głosy, a nie tylko w radio, tak się wydaje. Naprawdę światowy poziom, super. Bywałaś także na galach, które były po zakończeniu tej wielkiej oficjalnej gali. Powiedz mi, czy udało Ci się na przykład poznać którąś z gwiazd? Wiesz co, no ja byłam tam w takiej roli dziennikarki z Polski. Robiłam relacje na MTV, na Instagram, więc jakby próbowałam nagrywać wszystko, co się da, ale nie miałam wejścia, nie jestem gwiazdą światowego formatu, więc nie miałam wejścia wszystko na czerwony dywan. Słuchaj, no dziękuję. Więc nie miałam wejścia na czerwony dywan, żeby porobić im gdzieś tam zdjęcia albo gdzieś tam ich poznać, ale widziałam całe show, bardzo w sumie w fajnym miejscu siedziałam, więc widziałam wszystko bardzo blisko i poznałam... Miałam przyjemność porozmawiać z uczestnikami X Factora brytyjskiego. Jed Ward się nazywają. Bardzo fajni goście zresztą. A tak to z takimi największymi gwiazdami to nie ma tak za bardzo też dostępu do nich, bo oni są gdzieś tam tylko na scenie, schodzą na backstage i już nie ma z nimi w ogóle kontaktu. No właśnie, Julia, ale tutaj w Polsce to ty jesteś tak naprawdę gwiazdą. To jak czułaś się, gdy pojechałaś? No i kurczę, a to nie wpuścili cię gdzieś na galę, a to tutaj nie było wejścia. No to jest rzecz normalna i ludzka. Tak właśnie sobie też zdałam z tego sprawę, że w Polsce możesz mieć wszystko, możesz być naprawdę super znany, możesz mieć sławę, pieniądze, wszystko. Wyjeżdżasz za granicę i naprawdę... No nikt Cię nie zna, już nie masz jakby tej mocy, co u siebie w kraju, więc warto wykorzystywać swoją moc u siebie, w ojczyźnie, a za granicą nie kozaczyć, tylko po prostu właśnie gdzieś tam próbować na nowo jakby budować swoją karierę gdzieś za granicą, jeżeli ktoś chce, ale to nie jest tak, że jesteś gwiazdą z Polski, no to jesteś gwiazdą tam. Nie, tam po prostu jest kompletnie inny rynek, kompletnie inne gwiazdy, no i to jest zrozumiałe. Najważniejsze, że nie miałaś z tym problemu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Super, dziękujemy bardzo.